Wojciech Apel jest jednym z nauczycieli w Grudziąckim Ognisku Pracy Pozaszkolnej. To u niego dzieci i młodzież uczą się podstaw sztuki teatralnej. Owoc jego pracy mogliśmy zobaczyć w środę w sali widowiskowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu. Tym razem Wojciech Apel przygotował monodram Samuela Becketa Nie ja. Jest to rozprawa o kobiecości poddawanej nieustannym negocjacjom. W roli głównej wystąpiła młoda wokalistka Anna Liczmańska. Te momenty, te chwile i mózg, który błaga, aby przestać gdzieś! Żeby
uczyła się przez całe życie. Przystając co kilka kroków, napiąc się z pustą. Uczyłem znów idąc kilka kroków. I znów przystając. Dalej w pustę. I tak dzień po dniu. Albo tamto. Kiedy płakałem. Teraz nie raz, że pamiętam, kiedy była dziecko.